Przemysław Szymański tym razem oglądał to spotkanie, Przemek z ławki. Zastanawiam się, czy to nie jest jeszcze trudniejsze niż bycie na parkiecie. Nie, na parkiecie się nie myśli o emocjach, o tym robi się swoje i to jest naprawdę dużo łatwiejsze. Po meczu schodzi dopiero ciśnienie, a tu naprawdę jest ciężko wysiedzieć na tyłku, jak takie emocje są. Od początku widać było, że obydwa zespoły są bardzo mocno zdeterminowane, by wygrać. Aczkolwiek wy wystąpiliście w roli, jak to się mówi, relacji Dawid-Goliat, tego, który był skazany na pożarcie. No tak, my jesteśmy tak zwanym underdogiem, który no, chce urwać ile się da. No, my już zrobiliśmy swoje, teraz jesteśmy in plus. Każdy mecz dla nas wygrany jest naprawdę historią, no historią. Dzisiaj był rewelacyjny mecz, super, że wygraliśmy go i to jest piękne. A powiedz mi, co dzisiaj można byłoby zaliczyć na ten fakt tych plus dwóch punktów dla AZS-u Politechniki Opolskiej, że to właśnie te ostatnie dwa punkty padły na nas. Które elementy dzisiaj zdecydowały? To już było wcześniej, walka na każdym centymetrze parkietu. Tu nie było straconych piłek, tu chłopaki wyrywali takie piłki, których już były stracone, każdy by to puścił. Już poszła w aut. Nie, tu każdy wyrywał i to na końcu zaowocowało tym, że te dwa punkty są u nas. No i na koniec nie mogę zapytać naszego zawodnika o to, co wydarzyło się wczoraj, bowiem w hali Politechniki doszło, no właśnie, do niecodziennego incydentu. Ty grałeś na parkietach Ekstraklasy, ty grałeś na parkietach pierwszej ligi. Przemek, to jest kilkanaście lat grania ligowego. Zdarzyło ci się podobna sytuacja w lidze? No ja już się śmiałem do chłopaków. Ja 25 lat gram w koszykówkę i nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego na polskich parkietach. Wiadomo, filmiki zza oceanu są, jakieś tam urywane tablice, obręcze, ale w Polsce tego nie widziałem. No było to precedens w skali kraju, myślę, ale cieszymy się, że dzisiaj dokończyliśmy to, co mieliśmy wczoraj zrobić. Spodziewałeś się, że to będzie taki, a nie inny mecz, jak się to wydarzyło dzisiaj? No ja nie wiedziałem, że taki mecz będzie, a ja bym zrobił to znowu, wiesz. Takie emocje, takie serce, takie walkę, to jest najlepsze, co może być kosza, wiesz. Cokolwiek, jaki sport, walczysz do końca, jak jest taki bliski mecz, to jest fajne, żeby tak grać. Ja by to znowu zrobiłem, tylko naprawdę, że my wygramy, żeby nie ich wygrali. A fajny mecz był, mówię ci, emocje wszędzie. Koniec dla mnie na bardziej, bo ja mogłem spokojnie potrzymać piłę i by było faul, by był może rzuty i już koniec, wiesz, a ja myślałem o podanie do Żomka tam, żeby zrobił layupa i straciłem piłę i mieli szansę i remis i Breniu ratował mnie i wszyscy i emocje jest bardzo dużo. Mieliście taką niesamowitą motywację, to co się stało wczoraj też miało wpływ na to, co się wydarzyło dzisiaj? No wiesz, tak emocje i wiesz, serce. Musisz mieć serce, kiedy grasz w cokolwiek, jakiś sport. Ja myślę, my jesteśmy młodzi i tylko gramy serce i siłą i to jest, co pokazywaliśmy dzisiaj, że my możemy grać. Mhm. Wiesz, to pokazywaliśmy to bardzo dobrze dzisiaj i graliśmy naszą grę i wyszło jak wyszło. Wygraliśmy za dwa na game winner, to spokojnie jest dla mnie. Słuchaj, to teraz chyba takie najważniejsze, nie stracić tej koncentracji, bo jeszcze jest jutrzejszy mecz w Opolu, ale teraz trzeba się skoncentrować i myśleć o tym spotkaniu. Niespełna 24 godziny, mało czasu na przygotowanie. Co zrobić? Bo na pewno Górnik będzie bardzo chciał się odegrać za tę porażkę. No to jest nic nowe dla mnie. Ja grałem w USA, to zawsze tak byli mecze. Ja grałem kiedy mecz dzisiaj i jutro następny mecz rano. To jest spoko dla mnie, a nie wiem jak tutaj jest. A ja będę gotowy na pewno i na pewno Górnik też będzie, bo taką walczyli, ja na pewno do siebie mają szacunek, że walczyli i tak jest, tak co możesz powiedzieć, kiedy tak przegrasz, a bardzo dobrze grali, szacunek dla nich i to wyszło naszą stronę dzisiaj i może jutro też, bo musimy walczyć i może tak się stanie znowu.